Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Katy i dzisiaj pogadamy sobie o książkach, które przeczytałam w styczniu. Ten miesiąc upłynął mi raczej pod znakiem kryzysu czytelniczego, totalnego zniechęcenia do książek. Kończyłam rok z wielką ochotą na czytanie. Myślałam, że zacznę nowy rok z impetem, będę czytać dużo, z chęcią i tak dalej. Przyszedł styczeń i okazało się, że nie mam ochoty czytać w ogóle. W związku z czym wynik liczbowy nie jest zły jak na to, że miałam kryzys czytelniczy, ale nie jest też wybitny. No i same też książki nie były szczególnie wyjątkowe. Ale o tym wszystkim za chwilę. Pierwsza książka, którą przeczytałam w styczniu, to I co ona ma zrobić? Hollyborn, i o niej będziemy rozmawiać trochę więcej w lutym, bo to premiera lutego. Czytałam wcześniej ze względu na to, że obejmuje książkę Patronatem. To trzecia część z serii Klubu Starych Panien. Nie trzeba znać wszystkich książek w serii, żeby się połapać, o co w niej chodzi. Książka dotyczy przede wszystkim kwestii feministycznych i myślę, że jest dobrą lekturą dla wszystkich, którym feminizm kojarzy się z nienawiścią do mężczyzn przede wszystkim, ale więcej o tej książce pogadamy sobie w lutym. Kolejną książką, po którą sięgnęłam w tym miesiącu, był drugi tom tej właśnie serii, czyli Jak trudno jest kochać, również autorstwa Hollyborn oczywiście, ponieważ czytałam pierwszą, Czy jestem już normalna, potem sięgnęłam po trzecią, zapomniawszy, że mam drugą część na półce. Przeczytałam tą drugą część i to jest historia przede wszystkim o potrzebie miłości. Ale nie tylko potrzebie miłości romantycznej, ale również potrzebie miłości rodzicielskiej, której główna bohaterka po prostu nie ma. Matka ją porzuciła, zostawiła ją po prostu zupełnie na pastwę losu, zostawiają z ojcem. Dziewczyna jedzie do niej na wakacje po to w pewnym sensie, żeby nawiązać jeszcze raz tą relację, odzyskać ją trochę, no ale okazuje się, że jej matka ma już zupełnie inne priorytety, zajmuje się już zupełnie innymi rzeczami w życiu i nie do końca jest miejsce dla tej córki właśnie w tym nowym życiu. Poza tym oczywiście wątek miłości romantycznej też się pojawia, ale powiedziałabym, że nie jest aż tak istotny jak właśnie miłości rodzicielskiej. Nie jest to może wybitna książka, to znaczy dzisiaj, po niecałym miesiącu od jej przeczytania, nie jestem wam w stanie powiedzieć, jak miała na imię główna bohaterka bez zerkania do opisu książki. To trochę świadczy o tym, że po prostu treść nie była taka bardzo zapamiętywalna. Natomiast książka była jak najbardziej w porządku. W momencie czytania bardzo mi się podobała. Pewnego rodzaju tradycją stało się, że rok rozpoczynam od książki Alka Rogozińskiego. W tym roku było to Kto zabił Kopciuszka. I to jest książka, która w pewnym sensie wpada w ten nurt książek, które są dobre w momencie czytania, ale których się po miesiącu nie pamięta. To znaczy, pamiętam generalnie fabułę, pamiętam to, że mi się podobało w momencie lektury, byłam zaangażowana, podobało mi się, uśmiechałam się pod nosem jak zwykle, czytając książki tego autora. Natomiast po miesiącu nie jestem w stanie wam opowiedzieć detali, nie jestem w stanie wam opowiedzieć dokładnie, o czym książka była, nie wiem, nie pamiętam tak naprawdę, kto zabił tego Kopciuszka, bo to nie była na tyle ważna książka. To była książka dobra w momencie czytania, ale której się po prostu nie pamięta. I ja zauważyłam, że mam tak coraz częściej z książkami, które są po prostu fajne, ale z których nic więcej nie wynika, których się nie da zapamiętać, bo nie są szczególnie charakterystyczne. Mi się książki Alka Rogozińskiego podobają, oczywiście, ale zlewają mi się po lekturze trochę w jedno. Czytałam już kilka książek tego autora, nie wiem, 5 czy 6, i mam takie wrażenie, że one są do siebie na tyle podobne klimatem, stylem i tak dalej, i to jest fajne w czasie czytania, bo jest spójne, ale z drugiej strony, no po jakimś czasie te wszystkie historie zlewają się w jedną i ciężko jest wyróżnić poszczególne tytuły. Także znowu, w momencie lektury było spoko, miesiąc po lekturze, o czym to było? O kolejnych 3 książkach, czyli o You Asked for Perfect, Red Scrolls of Magic i Asking for It opowiadałam wam w ostatnim odcinku ostatnio przeczytanych po angielsku. Właściwie 3 naprawdę bardzo w porządku książki. Myślę, że najlepszą z nich wszystkich było Asking for It. Było najbardziej zaskakujące, no bo Red Scrolls of Magic było przyjemne, ale nie było to nic wybitnego. Raczej taki poszerzony trochę fanfic, poszerzone opowiadanie. Swoją drogą wydawnictwo Winidia ogłosiło w końcu, że wydają tą książkę u nas w Polsce, więc jeśli czekacie na polskie wydanie, będzie w tym roku. You Asked for Perfect zaskoczyło mnie tym, że nie było dokładnie o czym myślałam, że będzie. Natomiast Asking for It było najlepsze, mam wrażenie, merytorycznie, bo to jest książka w pewnym sensie walcząca z tym, co możemy myśleć o niektórych typach postaci i zarazem o niektórych typach ludzi na podstawie ich zachowania i właśnie ocenianie ludzi przez pryzmat tego zachowania. Tutaj oczywiście kwestia gwałtu. Opowiadałam wam zresztą więcej o tej książce w tamtym odcinku, więc tutaj nie będę się rozwodzić. W każdym razie bardzo dobra książka i ciekawie skonstruowana postać przede wszystkim, przez którą tą książkę odbiera się zupełnie inaczej. Bo gdyby tutaj była urocza, sympatyczna, grzeczna dziewczynka, to książkę odbieralibyśmy zupełnie inaczej. Za sprawą tego, że Emma jest jaka jest, tutaj ten wydźwięk jest zupełnie inny, więc książkę wam bardzo polecam. Przedostatnia książka, za którą zabrałam się w tym miesiącu, to Fale i Echa Agaty Czykierdy-Grabowskiej. Książka nie miała jeszcze swojej premiery, czytam ją nieoficjalnie. No i
znowu wpadamy tutaj w ten nurt pod tytułem: książka jest dobra w momencie czytania, po zastanowieniu już niekoniecznie. W momencie czytania byłam urzeczona historią Niny i Filipa. Czytało mi się o nich rewelacyjnie, bardzo ich polubiłam, zżyłam się z nimi, polubiłam ich historię, podobał mi się plot twist, wszystko tam grało. Ale 2 godziny po przeczytaniu książki, kiedy już trochę ochłonęłam i trochę się pozastanawiałam, zaczęłam zauważać luki fabularne, zaczęłam zauważać dziury, zaczęłam zauważać nieścisłości w kreacji postaci i jakby luźne wątki wrzucone do książki. W książce się bardzo dużo dzieje, tylko że nie wszystkie wątki mają swoje odzwierciedlenie gdzieś w zakończeniu książki. Nie wszystkie wątki są celowe, miałam wrażenie. Niektóre są tak tylko rzucone hasłowo, po to, żeby były. Po to, żeby trochę wypełniały książkę, wprowadzały jakiś intrygujący element, ale nie zostały w żaden sposób właściwie wyjaśnione na końcu. Niektóre zostały właściwie porzucone w połowie. W związku z tym niestety, no choćbym chciała ocenić tą książkę bardzo pozytywnie, bo niektóre elementy naprawdę bardzo mi się podobały, no to w ogólnym rozrachunku, po zastanowieniu, to nie jest wybitna książka. Jedna z tych książek, które wpadają właśnie w ten takie polskie new adult, czyli można to przeczytać, to trochę guilty read, no ale nie jest to nic wybitnego. No i ostatnia książka tego miesiąca, właściwie nawet nie tyle książka, co nowelka, to The Gentleman's Guide to Getting Lucky, czyli takie opowiadanie uzupełniające do The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. Nie ma tego chyba w wydaniu papierowym, jeśli się nie mylę, przesłuchałam na Storytelu w audiobooku. No nie jest to wybitne, to jest chyba motyw przewodni stycznia, że nic tutaj po prostu nie było wybitnego. To jest krótkie opowiadanko trwające, nie wiem, 2 godziny chyba na audiobooku, dotyczące pierwszego razu Percy'ego i Monty'ego i oczekiwania związanego z tym i relacji bohaterów. No i to było fajne, nie było potrzebne, no ale jak już znalazłam na Storytelu, lubię tą historię, no to przesłuchałam, no i to właściwie tyle, co mam o tym do powiedzenia. Tak jak widzicie, styczeń był bardzo, bardzo mizerny. Nie udało mi się zrealizować zamierzonych planów, nie udało mi się przeczytać książki, którą mi wybraliście, czyli Wiedźmina, zaczęłam. Nie udało mi się przeczytać do końca książek, które miałam porozpoczynane. Generalnie nie był to udany miesiąc, wymarzmy go najlepiej z kalendarza, w lutym zacznijmy od nowa. Dajcie mi znać koniecznie, jakie książki wy przeczytaliście w tym miesiącu, czy poszło wam lepiej ode mnie, czy udało wam się wyjść z kryzysu czytelniczego, jeśli również go mieliście, bo wiem, że wiele osób zaczynało właśnie rok z tym kryzysem czytelniczym, także nie wiem, może coś było po prostu w powietrzu, jakiś antyksiążkowy wirus, czy cokolwiek. W każdym razie, dajcie mi znać, co przeczytaliście. Jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, to będzie tu, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!